Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Zakrzewski, jestem radnym Rady Miejskiej w Giżycku. Materiał ten nagrywam na prośbę kolegi Jana Wojciecha Kubania, który poprosił mnie o nagranie tego materiału w odpowiedzi na maila, który wysłałem na adres kontakt@referenda.pl. Mail ten wysłałem w odpowiedzi na ogłoszenie o powstaniu projektu społecznego Generator Referendów. Projekt opiera się na pomyśle zorganizowania tzw. ambasadorów, którzy na hasło mogliby zbierać średnio po 10 podpisów wśród swoich znajomych za inicjatywą referendalną w Polsce. Jak sam podaje sam kolega Jan, pomysłodawcą tego projektu jest Bartosz Wałęga. Pomysł bardzo mi się podoba i chcę się zaangażować. W mailu tym zgłosiłem swój udział do projektu jako ambasador oraz koordynator ambasadorów na województwo warmińsko-mazurskie. Zgłosiłem też parę pomysłów organizacyjnych. Moim pierwszym pomysłem jest to, by ambasador przy rozpoczęciu zbiórki podpisów nie przygotował tylko jednej karty do zbiórki podpisów, ale przynajmniej 10. W momencie uzyskania podpisu danej osoby za daną inicjatywą, ambasador powinien zapytać tą osobę, czy mogłaby w gronie swoich znajomych z kolei znaleźć kolejne 10 osób mogących zebrać podpisy. Po odpowiedzi pozytywnej powinien wręczyć jedną z przygotowanych pustych kart formularzy do zbiórki podpisów. Dobrze byłoby też, by ambasador poprosił numer telefonu od każdej osoby chcącej pomóc przy zbiórce podpisów i zadzwonił do niej po tygodniu, czy udało się zebrać te 10 podpisów. Schemat ten w oczywisty sposób można powielać w nieskończoność i byłoby to nawet wskazane, by powstało strukturalne drzewko kontaktów, które mogłoby w dość łatwy sposób generować dużą ilość podpisów po wykonaniu przez koordynatora ambasadorów w zasadzie kilku telefonów do liderów, koordynatorów, takich drzewek kontaktów. Fakultatywnie można by prosić każdą osobę, która złożyła podpis i wyraziła chęć dalszej pomocy przy zbiórce podpisów, o zgłoszenie zostania nowym ambasadorem na maila kontakt@referenda.pl. Uważam przy tym, że przy rozpoczęciu jakiejkolwiek inicjatywy zbiórki podpisów, koordynator powinien kontaktować się telefonicznie z ambasadorami, którymi się opiekuje, z pytaniem, czy otrzymali wiadomość mailową o rozpoczęciu zbiórki podpisów za daną inicjatywą, oraz informacją, że odezwie się do nich za tydzień, jak idzie zbiórka podpisów. Byłem koordynatorem zbiórki podpisów już przy wielu inicjatywach społecznych i z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że kontakt telefoniczny z osobami zbierającymi podpisy, w tym wypadku ambasadorami, jest obowiązkowym warunkiem jakiejkolwiek skuteczności takiej zbiórki. Idea zbiórki podpisów za inicjatywą referendalną jest bardzo szczytna, ale też bardzo ambitna, ze względu na konieczność zebrania aż 500 tysięcy podpisów. Jest spore ryzyko niepowodzenia przy pierwszej próbie zebrania tak dużej ilości podpisów, dlatego proponuję zaangażowanie się w pierwszym etapie funkcjonowania generatora referendów w zbiórki podpisów z obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi, gdzie trzeba zebrać o wiele mniej podpisów, bo 100 tysięcy. Obecnie posiadam wiedzę o prowadzeniu w Polsce dwóch inicjatyw ustawodawczych. Pierwsza to dobrowolny ZUS, który opiera się na zmianie systemu poboru składek na ZUS na wzór niemiecki. W praktyce propozycja miałaby zmniejszać obciążenie przedsiębiorców w zakresie składek ZUS, które teraz są obowiązkowe i bardzo utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Poszczegóły inicjatywy zapraszam na stronę rzecznikmsp.pl/dobrowolny-ZUS-w-pl/. Druga inicjatywa to renta wdowia. Obecnie w małżeństwie emerytów, gdy umiera mąż, kobieta ma prawo do wyboru. Albo zachowuje swoją emeryturę, albo z niej rezygnuje i bierze rentę rodzinną. 85% emerytury męża. Inicjatorzy tego projektu ustawy proponują, żeby można było wybrać tę opcję, która daje większy przychód. Wdowa może albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50% renty po mężu. Albo wybrać rentę po mężu i dodać 50% swojej emerytury. Poszczegóły inicjatywy zapraszam na stronę rentawdowia.pl. Obecne inicjatywy są moimi oficjalnymi propozycjami dla ambasadorów, generatora referendum, rozpoczęcia zbiórki podpisów. Decyzja o rozpoczęciu zbiórki podpisów musiała być podjęta stosunkowo dość szybko, bo zbiórka podpisów za rentą wdowią trwa do końca marca, a za dobrowolnym ZUS-em do połowy kwietnia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by prowadzić zbiórkę podpisów za obydwoma inicjatywami jednocześnie. Z dotychczasowych moich doświadczeń wynika, że progiem akceptowalności ilości złożonych podpisów są właśnie maksymalnie 2 podpisy złożone na 2 osobnych formularzach do zbiórki podpisów. I na koniec, serdecznie dziękuję kolegom Bartoszowi Wałęgo oraz Janowi Kubań za rozpoczęcie inicjatywy Generator Referendów.
Pozdrawiam też wszystkich przyszłych ambasadorów, od których przede wszystkim będzie zależeć skuteczność całej inicjatywy. Zatem bardzo mocno trzymam kciuki za inicjatywę, generator referendów i pozdrawiam.